Siemaneczko, dzisiaj porozmawiamy sobie na temat osoby, która przeszła Tibię. Dziękuję bardzo za odbiór tych poprzednich dwóch odcinków na temat Bubble i Del Toro. Bardzo się cieszę, że tak bardzo wam się podoba ta cała seria. I teraz przechodzimy do odcinka na temat Eternal Obliviona. Steve Cheung, czyli po prostu Eternal Oblivion, czyli legenda, o której większość z nas słyszała, urodził się w Hongkongu, ale przez jakiś okres zamieszkiwał właśnie w Richmond w Kanadzie. Było to spowodowane studiami, no i właśnie w tamtym momencie stworzyła się legenda, ponieważ właśnie tam zaczął grać w Tibie. Amera była pierwszym amerykańskim serwerem, który został stworzony przez Tipsów 7 września w 2002 roku. Było spowodowane to faktem przede wszystkim takim, że gracze spoza Europy mieli podwyższony ping na serwerach europejskich, mieli lagi, nie mogli się logować, więc tracili też po prostu ilość graczy. Po wielu prośbach ludzi spoza Europy, którzy mieli lagi, Tipsoft po prostu postanowił założyć dla nich serwer, który był w Ameryce. I w ten właśnie oto sposób powstał pierwszy serwer amerykański Amera. Ogólnie jest to bardzo ważny fakt, ponieważ właśnie postać Eternal Obliviona powstała na tym serwerze. Jednak jak większość z nas, jak zaczynaliśmy naszą przygodę z Tibią, to zakładaliśmy dużo różnych postaci z różnymi nickami i tak dalej. Tutaj też nie było inaczej. Wiadomo, że Eternal Oblivion nie założył od razu postaci Eternal Oblivion i stał się legendą. Jego pierwsza postać nazywała się Knuckle Chaotix. Było to nawiązanie, taki follow-up do serii Sonica. Jednak pograł nią przez jakiś czas i odstawił ją w kąt. Po czym zaczęła się rodzić legenda, ponieważ kolejną postacią, którą założył, był Eternal Oblivion. Kiedyś jedną z takich najbardziej popularnych, szczególnie na początek profesji, był Knight, ponieważ nie miał jeszcze wtedy tylu czarów i tak dalej, po prostu łatwiej się grało, choć jeżeli chodzi o Expienia, to było też utrudnione, bo levele szły wolniej ze względu na fakt, że nie używało się za bardzo żadnego Exorii i tak dalej, ale Eternal Oblivion postanowił założyć Knighta ze względu na fakt, że miał bardzo dużo egzaminów i bardzo dużo się musiał uczyć i rozchmienił sobie to w ten sposób, że gdy będzie się uczył, to będzie sobie po prostu skillował. Jeżeli chodzi o skill, to bardzo dużo zawdzięczał Jeffowi, był to jego współlokator. Jeff specjalnie założył druida, który mógł stawiać Monka, dzięki czemu Eternal Oblivion mógł cały czas skillować i nie musiał co chwilę zmieniać potworków i się rozpraszać, tylko po prostu stali sobie we dwójkę, trenowali na Monku i nie było problemu, mógł po prostu rzadziej patrzeć na ekran. Co było oczywiście mega przydatne i pomocne, bo jak miał bardzo dużo nauki czy coś w tym stylu, no to jednak no nie mógł się cały czas patrzeć na ten monitor, tak, no bo by go to rozpraszało. Ze względu na fakt, że Amera była serwerem PvP, no to łatwo się można domyślić, że z czasem zaczęli mu ludzie przeszkadzać, po prostu rozkminili miejsca, gdzie on skillował i chcieli go pekować. Było to mega utrudnienie, no bo jeżeli skillowali i cały czas musieli patrzeć w monitor, no to nie mogli się uczyć, a tych egzaminów mieli sporo, więc szukali jakiejś alternatywy, no i odkryli tak naprawdę, można powiedzieć, plan doskonały. Steve z Jeffem po prostu postanowili, że skłócą ze sobą dwie gildie, dwie największe gildie na serwerze, które w tym momencie aktualnie były w sojuszu, ze względu na fakt, że wojny w tamtych czasach były bardzo drogie i niezbyt opłacalne, szczerze powiedziawszy. Więc Jeff ze Steve'em próbowali cały czas je skłócić ze sobą, aż w końcu im się udało. A tam, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Po skłóceniu tych dwóch gildii ze sobą, Eternal Oblivion miał więcej luzu, mógł się skupić bardziej na expieniu oraz na skillowaniu, ponieważ nikt za bardzo mu już wtedy nie przeszkadzał, bo jeżeli te dwie gildie największe ze sobą się biły, no to jeżeli któryś z nich by się odpalił, zrobił skula na Eternal Oblivionie, no to by wjechała druga gildia zabić tamtego typa, ponieważ miał skula. No była wojna, to była wojna, tak? Także można powiedzieć, że plan doskonały, nie? Już rok później, czyli w 2004 roku, Eternal Oblivion skoczył do top 5, jeżeli chodzi o najwyższe levele w Tibii. Przed nim w rankingu na pierwszym miejscu była Bubble, na drugim miejscu był Kachero, na trzecim był Wurziel, a na czwartym Secer Gambler. Najwięcej leveli brakowało mu do Bubble, jednak Bubble od 200 levela tak naprawdę już prawie w ogóle nie ekspiła, bo już miała po prostu swój cel wykonany. Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej na temat Bubble, no to nie ma problemu, zapraszam Cię do odcinka na moim kanale. Taki mały przerywnik, tytuł to nie jest clickbait, więc oglądajcie do końca, jeżeli chcecie się dowiedzieć, jakim cudem Eternal Oblivion przeszedł Tibię. Steve był jakby na piątym miejscu, jednak tak naprawdę Bubble prawie już nie ekspiła, więc można powiedzieć, że była najmniejszym zagrożeniem. Największym zagrożeniem na pewno był Kachero, który był na drugim miejscu i robił bardzo, a to bardzo spore PG na tamte czasy. Wurziel dostał delayta ze względu na spiny z Tipsoftem. Jeżeli chcecie więcej na ten temat, to dajcie znać w komentarzu, to może dla was zrobię taki odcinek. A Secer Gambler, ze względu na to, że była wojna o niego na serwerze, no to za dużo też nie ekspił, ponieważ no cały czas gdzieś tam za nim latali, więc musiał się pilnować. Podsumowując, głównym jego przeciwnikiem był Kachero, który parę miesięcy później przegonił Bubble i stał się numerem 1.
Zapał Obliviona cały czas rósł i w 2005 roku w czerwcu dogonił on Bubble, wbijając 208 level. Następnie zaledwie kilka miesięcy później bił jako pierwszy 250 level, przeganiając tym nawet Kaczero, który był wtedy top 1. Także bardzo fajny wynik, nie? Tak o, nie dość, że wbił jako pierwszy 250 level i stał się top 1, to jeszcze miał 110 Sworda, czyli był też top 1 w skillowaniu i żeby tego jeszcze było mało, wbił jako pierwszy 9 magic level jako Knight, więc też był top 1, jeżeli chodzi o M-level u Knightów. A 9 magic level kiedyś był mega, to mega przydatny dla Knighta ze względu na fakt, że mógł on używać M-Walli, więc na jakichś wojnach i tak dalej, jakichś trapach, ucieczkach, to magic walle to było must have. Wiem, że dużo z was ogląda moje filmy w formie takiej nostalgii, więc pewnie pamiętacie stare czasy, kiedy jakieś high levele po prostu nie odpisywały low levelom. Jednak Eternal Oblivion był nieco inny, ponieważ on był w porządku, on był dobrym człowiekiem i odpisywał tak naprawdę każdemu, był przyjazny, nie był w żaden sposób arogancki, nawet ze względu na fakt, że miał najwyższy level, co akurat było moim zdaniem mega propsem, ponieważ umiał jakby być w porządku wobec ludzi i nawet jeżeli były tam jakieś wojny, kłótnie i tak dalej, to raczej wszystko co było w grze zostawało w grze i raczej nie sypał wyzwiskami. Jak chodzi o Team Hunty, no to jednym z jego ulubionych expów były behemoty na Edron, na które zazwyczaj latał z Will Huntingiem, był to jego ziomal z Brazylii. Na internecie możecie znaleźć dużo filmików właśnie z TB Cam, gdzie expili. Dodatkowo taka ciekawostka jeszcze, że mieli po prostu wspólny domek, który był obładowany różnymi fajnymi rar itemkami. Jeżeli chodzi znowu o Jeffa, jego przyjaciela, zarazem współlokatora, to Jeff miał postać The King i był jedną z pierwszych osób, która zdobyła Demon Legi w tamtych czasach na serwerze Amera. Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej na temat Demon Legów, to zapraszam cię do poprzednich moich dwóch filmów, ponieważ trochę o nich tam opowiadałem, ponieważ kiedyś nie było questa takiego stricte, a można było wyłapać te Demon Legi ze skrzynki, w której po prostu te spodnie się respiły. Pragnę zaznaczyć, że były wtedy mega ultra rare itemem, no i były niesamowicie drogie. Po prostu nie były dostępne z żadnego questa oficjalnie, tylko pojawiały się w skrzynce. Mało tego. Pojawiały się w skrzynce codziennie, ale zgłosiła ten bug Bubble do Cipsoftu, no i naprawili ten błąd, ponieważ miały się pojawiać one co pół roku. Niemniej jednak Jeffowi się przyfarciło i akurat jak otwierał tą skrzynkę, to były te Demon Legi, ale co dziwne, akurat ich nie używał, tylko dał je Oblivionowi. Tak więc Eternal Oblivion cały czas prawie korzystał z tych Demon Legów. Dodatkowo miał jeszcze jeden mega kozacki raritemek, jakim był Hornet Helmet, o którym kiedyś za mało lata pamiętam, że się gadało bardzo często, że ja pierdzielę skąd on go miał i tak dalej. A ja już wiem skąd on go miał. Więc jeżeli chcecie odcinek na temat tego, jak kiedyś można było zdobyć Hornet Helmet, no to dajcie znać w komentarzach. Wszystko co piękne kiedyś się kończy i tym razem było dość podobnie. W 2006 roku ukończył studia i musiał po prostu zacząć pracować, żeby mieć pieniądze na mieszkanie i na życie. Wrócił do Hongkongu, gdzie znalazł fajną pracę, jednak o tym troszkę później. No i ze względu na fakt, że miał dużo roboty i tak dalej, nie miał czasu za bardzo na Tibie, postanowił dać tego swojego hara Jeffowi, czyli jego współlokatorowi. Jeff był bardzo szczęśliwy, podziękował mu, przyjął tego Knighta i grał w nim później dalej. I różnie to bywa z tym rozdawaniem kont, rozdawaniem harów, ponieważ czasami jest tak, że później drugi owner okazuje się być power abusingiem i w ogóle wiecie, że chamsko gra itd. itp. albo boci czy coś w tym stylu. Tutaj akurat Jeff pokazał klasę, ponieważ nie chciał jakby niszczyć legendy Eternal Obliviona i starał się do samego końca grać powiedzmy jak on. Oczywiście nie udawało mu się to pod kątem jakiejś expioli i tak dalej, ale starał się być po prostu też miły i normalny dla wszystkich ludzi, dla wszystkich graczy, ponieważ wiedział, że postać Eternal Obliviona w tamtych czasach przede wszystkim była mega, a to mega motywacją na rozwijanie swoich harów, szczególnie jak ktoś grał Knightem. W kwietniu 2008 roku cała historia skończyła się dość w tragiczny sposób, jednak nie dla Steve'a, nie dla Jeffa, a dla przyjaciela Jeffa. Mowa tutaj o Pedro Molina Gulinie. Autokar, którym jechał Pedro, wpadł do rzeki i zabił wielu ludzi. Dodatkowo Pedro zachował zimną krew i zdołał przepłynąć i uratować jeszcze dwie osoby, jednak niestety sam zmarł. Należał on wtedy do jednej z najpopularniejszych gildii na Amerze i wszyscy zrobili dla niego właśnie w opisach, w title, że RIP Pedro. Dodatkowo prawie cały serwer zaczął chodzić na fioletowo. Były tam różne jakieś pogłoski, że niby samobójstwo kolegi czy coś w tym stylu. To wszystko są plotki. On zmarł po prostu w wypadku.
Jeff osobiście bardzo to przeżył, oddał też swój hołd właśnie Pedriemu w opisie pod swoim community. No i nie mógł się po tym pozbierać, zaczął mocno odpuszczać sobie Tibię i przestał już niemalże całkowicie grać. Jakiś czas później Steve wszedł na Reddita i zrobił takie Q&A, powiedział, że podpowiada na wszystkie jakieś ciekawe pytania, co moim zdaniem było fajnym ruchem, ponieważ no był w porządku legendą, dużo ludzi o nim cały czas gadało i wszyscy raczej mieli o nim dobre zdanie, więc sam fakt, że Steve wrócił i powiedział, dobra, pytajcie o co chcecie po paru latach, moim zdaniem było fajnym ruchem, szczególnie, że zrobił to totalnie bezinteresownie, bo później znowu było o nim cicho. Pytali go mniej więcej o to, gdzie mieszka, odpowiedział, że wrócił do Hongkongu po skończeniu studiów, znalazł dobrze płatną pracę jako doradca finansowy, dodatkowo wspiera i udziela wskazówek prezesom, prognozując różne trendy, a w wolnych momentach uczy matematyki jako prywatny nauczyciel dla szkół podstawowych. Nie mogło oczywiście też nie być pytania, czy znał Bubble na żywo, jednak odpowiedział krótko, że ani Nietzsche, ani Bubble on nie zna, ani nigdy nie poznał na żywo, jednak kilka razy z nią rozmawiał na gierce. Dobra, teraz czas na to czekaliście pewnie, czyli jakim cudem Eternal Oblivion przeszedł Tibie. Słuchajcie, przede wszystkim tak o, powiem wam tutaj tak w skrócie, ponieważ temat jest mega taki rozkminiony i dość informatyczny i tak dalej, więc Kai wrzuci wam w opis na dole całą rozpiskę, jak to działało od A do Z, a ja wam tutaj to spróbuję trochę wytłumaczyć, a resztę po prostu sobie możecie rozkminić na dole w komentarzu. W kwietniu 2006 roku Eternal Oblivion wbił 270 level. Expiąc dalej, wbijał kolejne levele, jednak co wbicie levela cofało mu o milion expa i kolejne awanse nie dawały mu ani HP, ani many, ani kapa, ani speeda. Jedynie co, to po prostu im wyższy jakby miał level, tym jakby coraz mocniej bił, ale nie dostawał żadnych profitów i jeszcze w dodatku tracił milion expa. Za każdym razem, kiedy próbował wbić kolejny level, a próbował wbić go dwa razy. No i Eternal Oblivion wtedy wbił 270 level, na tym poziomie jeszcze awans mu wskoczył, ale odjęło mu właśnie milion expa i pasek jego progresu się zaciął. Zreportował to oczywiście do Cipsoftu, jednak oni nic z tym nie zrobili, a on expił dalej. Zabawne, bo po wbiciu tego kolejnego miliona, który stracił przed chwilą, skoczył mu kolejny level, czyli 271, i znowu mu cepnęło milion. Wtedy napisał posta właśnie na tb.com, tutaj wam pokażę screena. No i Cipsoft się tym zainteresował i po prostu naprawił tego buga, zwiększając tą bramkę do levelu 500, więc przez jakiś czas ogólnie był spokój, ale czemu akurat 500 level dali jako kolejną bramkę levelową, a nie wyżej? Było spowodowane to faktem, że na 500 levelu jeszcze się miało tyle expa, że on się mieścił w pasku, a kolejne levele już były powyżej i po prostu gdyby ktoś w tamtych czasach na przykład wbił 500 level, tak, i później by wbił 501, no to ten 501 level spowodowałby mu crasha klienta ze względu na fakt, że nie zmieściłby się jakby exp w pasku, więc po prostu wpisali równy limit 500 i tyle. A tekst wspomnianego błędu w tamtej funkcji to był, pokażę wam teraz na ekranie, bo nie umiem tego wymówić po niemiecku, ale po polsku oznaczał on zabezpiecz formułę przed przepełnieniem, czyli takim overflow. Żeby przesunąć limit jeszcze wyżej, musieli potem zrobić update klienta i zacząć X zapisywać w 64 bitach. Ale teraz nakłania się jedno pytanko, czemu akurat wtedy podali 270 level, skoro mogli od razu wbić 500 i po problemie? Na to nie znamy odpowiedzi, możliwe, że po prostu to były jakieś pozostałości po starej TB, po jakichś starych mnożnikach, wzorach expa, trudno powiedzieć. Jednak no błąd został naprawiony, a później jak już zmienili klienta i zaczęli zapisywać w 64 bitach, no to już ten problem całkowicie znikł. Był to mega ciężki temat dla mnie, żeby wam to wytłumaczyć. Mam nadzieję, że zrozumieliście, co do was powiedziałem. Jak coś, to Kai udostępni wam w komentarzu całą rozpiskę, jak to wyglądało razem z expem i tak dalej. A ja mam jeszcze dla was teraz taką fajną ciekawostkę na sam koniec. Steve jakiś czas później, czyli gdzieś tam 2007 do 2011, grał w grę MapleStory. Nie wiem, czy ktoś z was kojarzy, ja to kiedyś widziałem, ale nie wiem, mi nie przypadła do gustu ta gierka, ale wiem, że była bardzo popularna. Posiadał on tam właśnie kilka postaci i co zabawne, każda z nich stała się też statusem legendy niczym w TB, ze względu na fakt, że nie dość, że miał wszystkie chary właśnie wymaksowane na 200 poziom, to jeszcze miał najlepsze itemy i stawał się również inspiracją dla różnych graczy. Dużo osób z Portugalii, z Brazylii i tak dalej pisało, że był on dla nich inspiracją w tej gierce ze względu na fakt, że po prostu umiał tam dobrze grać w tą grę. Więc zabawne, że Eternal Oblivion był legendą i inspiracją dla TBczyków, po czym przeszedł grać w inną grę i tam też się stał legendą. Może nie na taką skalę jak Tibia, ale
też stał się legendą w drugiej gierce, także no mega propsy, nie? Trzeba przyznać mu, że no umiał w te gierki, nie? Więc jeżeli tęsknicie za Tibią, taką starą, klasyczną i tak dalej, zapraszam was na Tibian Tisa, fajny OTS-ik, na którym gram już od dawna. Jak coś, to zapraszam na moje streamy, gorgo_stream na Twitchu. No i stream też będzie tutaj na YouTubie, więc wy wolicie na YouTubie, to możecie na YouTubie oglądać. Choć ja osobiście bym prosił was, jakbyście chcieli wbić, no to lepiej dla mnie, jakbyście wbili na Twitcha. No i na koniec zapraszam was na pozostałe filmy, tutaj się pojawią. Zostawcie proszę łapkę w górę, subskrypcję, jak jesteście nowi, i napiszę coś w komentarzu, ze względu na fakt, żeby wiecie, podnieść statystyki tego kanału, żebym mógł się dalej rozwijać, żebym miał motywację. Dziękuję wam bardzo, mam nadzieję, że film wam się podobał i do zobaczyska już niedługo. Hejo!